Witamy w pierwszym odcinku Tinder z Teamem X. Zadaniem członków teamu jest jak najskuteczniej poderwać naszych gości. Spartiaty X! Yeah, boy! Członkowie podchodzą do okienka Tindera i prezentują swój tekst na podryw. Jeżeli uda im się poderwać uczestnika, dostają serduszko. Jeżeli nie, zostają zesłajpowani na lewo. Osoba z największą ilością serduszek wygrywa dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tym zadaniem. Dobrze, mam nadzieję, że już każdy wie, o co chodzi. Zaczniemy od naszych chłopaków. Trochę się stresuję. Tak? Ja jestem też obsrany na maksa, Ja i Czary Szmyt, nim obsrańcy. Przed nami nasza pierwsza uczestniczka. Zapraszamy! A myślałem, że będą tamte z teamu. Skąd jesteś? Teraz z Warszawy. Przyjechałam niedawno. Tak? Z studia, no. Może przede wszystkim, jak się nazywasz? Sara. Ładne imię, panowie. Idealna dla was, co? Księżniczka po hebrajsku. Jeszcze zna języki, nice. Jest żydówką, tak. Wydaje mi się, że chyba możemy zaczynać. Po kolei zapraszamy tutaj ciebie. Podrywaj mnie. No. Cześć, jestem Czarek, mam 19 lat. No. Ogółem tak chciałem dodać, że jak weszłaś, to tak serce mi zaczęło bić. Tak. Ale to mniejsza. Jak pewnie zauważyłaś, ubrałem się dzisiaj jak aniołek. No. Ale w łóżku jest ze mnie taki potężny. O Jezu! O Boże! Jakbym ze snajperki dostał! Boże! O mój Boże! Nie mogę, nie damy rady 30 minut. O kurde! Dobra, oglądamy dalej, jest dobrze, widzowie. Nie no, będzie ciężko, ale damy radę z widzami. Jak 300 Spartan. Może nas jest tu więcej, ale powiem ci prawdę historyczną. W Termopilach nie było ich 300. Było więcej ogólnie. Może wojowników było 300, ale byli też pomagierowie, niewolnicy. Może na czacie niektórzy niosą broń tylko, ale nie walczą. Rozumiesz? Dobra, oglądamy dalej. Diablo. No tak, musisz się bardziej postarać. Bang, bang! Frajerze, spadaj! Uśmieszek czy coś? Nie. Frajer. Nie, no tak. Piknęła go? Dupę, nie dziwię się za takie coś. Siema, hej, jestem Leksiu, mam 22 lata. Wiesz co, jak tak patrzę na ciebie, to jesteś tak idealna, że jedyną rzeczą, którą bym w tobie zmienił, to nazwisko. No nie wiem. No come on. Nie. Lewo. Szukamy ideału. Co lewo? Przepraszam. Szukamy ideału. Przepraszam, no tak. Bardzo. Siemka. Ulubioną figurą geometryczną mojej dziewczyny jest trójkąt. Wchodzisz w to? Boże. Muszę drzwi zamknąć. Bo jak się będę tak dar na tym odcinku, że jeszcze serio po policji zadzwonią. No ja nie wiem, co mam powiedzieć. W sensie, jestem Karol, mam 20 lat. Jak cringe'a weźmie. Fajnie, nie? W sumie Lublin, wiesz, o co chodzi. Jak nie wiesz, to możesz się przekonać. Ej, to, że ty jesteś z dużego miasta, to nic nie znaczy. Daj mi szansę. Daj mu szansę, stary. No ja mam taki tekst, no ale jak cię nie zadowoli, no to nie możesz, nie musisz. Jak mojego tekstu nie, nie wzięła tam. A mogę zadać pytanie? Jesteś cyganką? Nie. A, no to skradłeś mi serce. Możesz powiedzieć tak, żeby żart wyszedł? Boże, serio, on jest giga cringe, najbardziej z ich wszystkich. Bo tam ci powiedzieli cringe teksty, ale wydaje mi się, że oni o tym wiedzieli, tylko... Chociaż sam nie wiem. Ale ten to już jest w ogóle... To jest przesada, co on robi. Musisz być bardziej śmieszny. No ten tryharduje? Wybiorę. Dobrze, tak jest. Cringe'a wzięła. Rozumiecie to? Boże. Oj, nie wiem. Z odrzutu jesteś, stary, to jest żadna wygrana, to jest porażka. Sara, dlaczego nie wybrałaś Czarka? Taki no ładny bo jest, zobacz. Poszedł na pierwszy ogień. Aha, czyli na start, tak? Do tego. Jakbyś był trzeci, to by cię wzięła, ale żebyś pierwszy, to wiesz. Też mięsem armatnim, stary. A dlaczego na przykład Leksio? Zobacz, jaki to jest taki wielki chłop, on by obronił cię przed każdym. To jest, wiesz, taki
chłopak, taki drwal, wiesz, drewnowy pstry. On jest idealny. Ja chciałem powiedzieć, że ja miałem chociaż dobrą ofertę, więc jakby... A oferta była dobra. Pokazałem swoje towary. A może, gazę, może. Pokaż mi swoje towary. On jest ta gotika, widzowie, ja bym go właśnie, stera. Czemu nie? Weź mnie, ostatnia szansa. Reszta nawet nie wie, co to gotik. Kotki. To jest cios poniżej pasa, kotki. Stary. Ale lubi kotki, to też jest cios. No to możesz iść naprawić. Brawo! I tym miłym akcentem zakończmy pierwszą rundę. Ale gównem jest ten konkurs. Proszę bardzo. Brawa! Brawa dla Sary! I witamy nasze kochane dziewczyny. Przed wami czterech facetów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czterech? Czterech, tak. Także musicie przygotować cztery teksty. A przed nami pierwszy z nich! Zapraszamy! Jak się nazywasz, skąd jesteś? Cześć, nazywam się Hubert, jestem z Ostrołęki. Obecnie mieszkam w Warszawie. Okej, okay, czyli mamy tutejszego gościa. Patty, zapraszamy ciebie. Hejka, jestem Patrycja, mam 19 lat. To tyle, no jesteś w moim wieku, no. Co ja mogę powiedzieć więcej? Sytuacja wygląda tak, że ja ogółem nie znam się na tym, nie miałam nigdy tej aplikacji na telefonie, ale chciałam tylko powiedzieć, że wyglądasz jak ojciec moich dzieci. Wiesz co, na początek takie teksty. To co, ty szukasz drugiego, żeby aliment ty płacił? Co na pierwszy? Słabe, no, ja bym powiedział, że raczej no, nie. No ale raczej wiesz, nie. Jakby moim zdaniem bezpośredniość też jest potrzebna. Co sądzicie? Co to... Nie. Dla mnie znasz go? Od razu. I niestety, no. Twoja też jest ojcem twoim dzieci? No. Jestem Monika. I nie wiem, co mam powiedzieć, bo za nie mówiłam, jak weszłeś tutaj, także... Jak weszłeś. Widzisz, nawet język mi się pląta, nie wiem, co mam powiedzieć. No musisz coś wymyślić, niestety, no. Bo nie mam w ogóle jak oceniać tego. Mhm. Kick no dobra, her, no to w takim razie... Kick, ładne. Please. Ładne oczy? No słabe te kandydatki. Dawaj na zielony ją! No niestety, no ale no... Nie. Wypieprza ją od razu. Nawet nie próbuję, no ale po prostu tutaj nie ma... Nikt się nie stara. No, mam nadzieję, zobaczymy. Cześć, co tam u ciebie? Cześć, a dobrze, przyjechałem sobie tutaj. Porozmawiać z wami, zobaczymy, co mi zaoferujecie. No to się bardzo cieszę, ja jestem Julka. Mieszkam tu, dokładnie, nawet tu? W tym budynku. A w tym pokoju też? Czy? Nie, w tym pokoju akurat nie. Też bym nie chciał, to jest za ciemno trochę. Chociaż w nocy lepiej. Tak no, lepiej ale fajnie nam się rozmawia, no, nie? No, chcesz to kiedyś może pokontynuować? Chciałbyś? Czy... Tak, ja bym chciał, tak? Z chęcią. No, super! Mamy pierwszą. Ty wziął ją, chyba bo musiał kogoś wziąć, nie? W sensie, nie wiem, czy to jest S, bo ona nic nie zrobiła. Może nie... Może ona nie była cringe tak jak tamte dwie i dlatego je wziął. Była taka, że jeszcze się nic nie działo. Wiesz, o co chodzi? Cześć. Ty co tam powiesz sobie? Okej. Okay. A to właśnie ty miałaś mnie podrywać. No, zacznijmy od tego, że to najpierw facet się powinien przedstawić. Ja czekam na przedstawienie. Hubert... Już mówiłem. Ja jestem Natalia. Teraz uwaga, walnę jakimś tekstem, czekajcie. Co tak stoisz jak widły w gnoju? Zatańczmy! Proszę, mogę tu. Dobra, za ten taniec może wyjść. No powiedz mi, dlaczego nie Patty? No, według mnie obydwie się nie postarały. Ale nie przygotowane były, po prostu no... Za dużo wymagasz, słuchaj. Nie, no tutaj dziewczyny się przygotowały. Tu nawet nie chodzi o wymagania, naprawdę. Tu chodzi o przygotowanie. Tutaj taniec, tu rozmowa. A powiedz mi, dlaczego Julka jest na tak? Julka jest na tak? Według mnie dobrze prowadziła rozmowę, przyjemnie się z nią rozmawiało. Tutaj za dużo wymaga. Rozmowy zbyt dużo nie było. Czyli tekst był słaby, ale taniec uratował. Tak, to jest. Tekst był dobry, najlepszy. Nie, tekst był do dupy, ale wykonanie ogólnie było naprawdę w tos. Kochani, dziękujemy bardzo za pierwszego uczestnika. Tu i trzy znowu pieprzy, co ty gadasz? Napiszcie na czacie 8, zobaczymy ile osób może napisać. Git jest? Nie działa, napieprzają te ósemki. Działa wszystko, co ty gadasz. Proszę państwa, tym miłym akcentem przechodzimy dobra, do powrót do giga cringe'u. Jesteście gotowi? Tak jest, dawaj. Taka ciekawostka zza kulis, miała wczoraj urodziny. Zapraszamy! Brawo. Skąd jesteś, jak się nazywasz, co robisz? Mam imię Julia, jestem z Warszawy. Ale ma głos. I nic nie robię. Brawo! To tak jak my! Tak jak ja. O, super. Karol.
Ja jestem pierwszy. Ej, jestem Karol, mam 20 lat. Słyszałem, że miałeś wczoraj urodziny. Tak. Ale to może dzisiaj będziesz moim prezentem. To weź, proszę. O Jezus. Fajne, no sam to wymyśliłem. To się liczy. Ale nie, dobrze, podoba mi się. Przepraszam, ale ja szybko się denerwuję. Nie, no dobrze. Ale chłopaki, no to się śmiejecie, naprawdę. No ale chłopaki się ze mnie śmieją. No i co, popłaczesz się szmato, no. Jak najbardziej. Jezu, ty cringe'u. Ja się szokowałem, że ja nie wiem, co powiedzieć. Ale czym się szokowałeś? Albo. Przepraszam, tak, że tak powiedziałem. No dobra, tak, no to prawda. Nie chciałem powiedzieć tak na cringe'a, ale... Mamy pierwszego gracza. Hello. Cześć, hello. Jestem Leksiu, mam 22 lata. I wiesz co? Mam u siebie świetną pasztetową. Może się przejdziemy do niej. Wow. No, ja mam ogólnie auto. Zgłaszam sprzeciw, nie ma auta. Ej, ale to tak... Mam auto, i które... Widać, że chce Leksia, a tam ci trują dupę, szmaciarze. Nie, nie jak każde auto, tak, tylko... Tak, do góry, tak, do góry, tak. I jeszcze no taką pasztetową. Wiesz tego, Leksia. Tylko wiesz, to jest taki problem, że ja nie lubię pasztetu. Co jeszcze mam u góry? Batoniki Monte. Monte? No. To w prawo, to w prawo. Widać, że chciała go na siłę, nie? I dobrze, bo ja też bym go brał. To jest oczywiste. Jedzenie. Cześć. Hi. Jestem Maciek. Mam 25 lat. Hi. Nie wyglądasz, przepraszam. Wiem, dzięki. Ty też. Słuchaj, no sprawa jest taka, że mówią tu na mnie papa. Chcesz wychować moje smerfy? Ja pierdzielę. Co się tu dzieje w dupę? Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Za dużo. Ten odcinek jest najbardziej cringe ze wszystkich, jakie widzieliśmy. Ty, a smerfetka nie ma blond włosów takich, chyba? Nie? To nie ma dla mnie znaczenia. No patrząc na nich, a tak ten, to wiesz... Wypieprzaj go. Mam spadać. Nara. Oro! Hello. A ja cię skądś kojarzę. O nie będzie tak łatwo. Serio, kojarzę cię skądś. Robi cringe'owe TikToki. Nie, ale serio, przysięgam. O, Leksiu, oro. Tutaj. No to, nie wiem, znów widzę szpilki, ty miałaś urodzinki. Wiesz, co możemy porobić cały dzień? Jestem Monia, mój Monia Liza. Bo oglądał poradniki na podryw. Stary, zapraszam niestety do przegrywów, bo to już jest. Nie. Tylko, że cię kojarzę, to... Chodź tutaj, no. Po co? Maćku! To moje smerfy! Dlaczego go nie wybrałaś? No ma taki fajny czerwony czepek. No ten tekst taki był. Średni? Tak. Też mi się tak wydaje. Nie no. Chcesz wychowywać smerfów? Nie wygląda smerfów teraz, wiesz co? Ale wiesz, może ktoś by chciał je wychować, bo one były niegrzeczne czasami. Nie? Nie brnij w to, wypieprzaj już smerfów. Po prostu. Nie lubię. Ja w ogóle jakoś, jak mam dzieckiem, ja nie oglądam smerfów, nie lubiłam. Dlaczego Leksia? Dlaczego Leksia? No bo to jest taki sympatyczny w ogóle taki. On jest taki, nie? On ma taki, fajną ma brudkę. Ale zamienił pasztet na Monte, także stwierdziłam, dobra, jest nadzieja. Ja ci jeszcze to Monte zaraz przyniosę, nie ma. Tak, serio? Na ty porypany, jesteśmy, to do końca oglądamy. Lubię jeść, no. Lubię jeść. Dlaczego Czarka? Dlatego, że no... Czekam, aż Leksiu wygra. Nie, taki wydaje się sympatyczny, taki słodziutki. Czaro, jak ktoś się skądś kojarzy, to zawsze coś... To zawsze jestem na ziemi. Tak, a Karol? No nie wiemy dlaczego, tak? Nie, no tak... Właśnie, czemu wzięła tego cringe'a? To druga. To nie miał, jakby wiesz... Ja dostałem bardziej pozytywny komentarz stojąc tu niż odpowiedź tam. Weź go wypieprz, no! Kochani, dziękujemy bardzo. To była nasza druga uczestniczka! Dziękuję. Przed nami drugi chłopak. Jesteście gotowe? Dawać go. Dawać go? To od razu. Na litość. Zapraszamy! Może. Powiedz mi, jak się nazywasz i skąd jesteś? Nazywam się Przemek, mam na imię Przemek w sumie. No. Jestem z Katowic. Zapraszamy, Julka. Nazywam się Przemek. Mam na imię Przemek w sumie. O co chodzi? Zaczynamy. Hej, jestem Julka, mam 20 lat i słuchaj, czy my się już kiedyś nie widzieliśmy? Raczej się jeszcze nie widzieliśmy, raczej jeszcze nie. Kurczę, to musiał mi się przyśnić. Okej, okay, a co w tym śnie było? No właśnie, nie mogę chyba mówić na wizji, ale może chcesz ze mną odwzorować ten sen? Możemy spróbować, dobra. Sam nie wiem, to nie było takie złe, ale z drugiej strony... Takie na skraju powiem. Dobra, niech będzie. Bo ona i tak z nich czterech, to ona jest najnormalniejsza, tak mi się wydaje. Więc w sumie ok. Bierzemy ją. Yeah.
Jura, mocno, Nati. Ja jestem Natalia, też jestem ze Śląska, tylko ja nie jestem z Katowic. Na to najgorszą to tryhard. W Siemianowicach Śląskich, na pewno wiecie, gdzie są Siemianowice. No, oczywiście, że wiem. A potem przeprowadziłam się do piekar, więc w sumie wiesz, te rejony i, te, i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, teraz jakiś sucharek, uwaga. Lubisz wodę? Lubię, w sumie to tylko wodę piję. No i fantastycznie, to znaczy, że w 70% lubisz też mnie. Dobre, dobre. Za tego suchara idziesz na prawo. Kurde, on mógł takie jaja pokazać w programie i ją wypieprzyć w tym momencie. Wiesz, o co mi chodzi? Jezu, czemu on tego nie zrobił? Hejka! Cześć. Jestem Monika. I chciałam ci powiedzieć, że... Czy mogę na chwilę podejść? Możesz. Chciałam ci powiedzieć, że jesteś tak gorący jak grzejnik na zimę. I tutaj ogólnie jest zawsze mega zimno, ale teraz jest mi tak gorąco, że... Ale teraz pytanie jedno do ciebie, na które musisz dobrze odpowiedzieć. Skoro jest ci tutaj tak bardzo gorąco, to po co ci jestem potrzebny? Dobre! Oh shit! Tego nie... Czekaj, przecież... Ona powiedziała, że dzięki niemu jest gorąco. W sensie on tego chyba nie zrozumiał. Odbił piłkę, nie zrozumiał. I ona też się zrozumiała, co się dzieje. W sensie, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? W sensie, co się tu dzieje? Przemyślałam. Znajdź argument, pójdziesz na prawo. Dobra. No nie! Zaraz Gitka cię wypuszcza, obejrzymy to gównolko. Tu już musi być coś mega mocnego. Cześć. Cześć, jestem Patrycja. Mam 19 lat. W sumie pochodzę z Warszawy. Tam się urodziłam. Wcale nie. To tyle. Chciałabym poprosić cię o coś. Tak. Mogę dotknąć? Jasne. Chciałabym tak, wiecie, sprawdzić materiał, bo czasem tak ten... Fajnie. Okej. Okay. Poszliśmy krok dalej. Chciałbyś może coś powiedzieć o sobie, bo wiesz, jakby na tej aplikacji... To dobra, było... niech teraz chłopy wymaczają babę w następnym. Zobaczymy, jak zareagują w komentarzach, ok? Dawaj, oro! Są takie opisy, wiesz... Są opisy. Tak, coś takiego wiesz, czego nie powiedziałeś tutaj naszym poprzednim koleżankom. Interesuje się. Dawaj, dawaj. Interesuje się motoryzacją, więc jeżeli też interesujesz motoryzacją... Nie, no to jest gówno, co ona robi, serio. Powinien ją wypieprzyć z bomby. Właśnie, kolejne za pytanie. To, co ona chciałam się zapytać, jakim samochodem jeździsz? Powiedz no. Inna opcja. Jak zgadniesz, idziesz na prawo. Dobrze, a więc wyglądasz jak... Podpowiedź ci dam. Nie, nie musisz, ja wszystko wiem, nie musisz. Tak? Wyglądasz jak kierowca BMW, powiedz. To strzeliłam. Prawda. Trafiła! Ale to prawda była. Idziesz na prawo. Idziesz na prawo. Gitka, odejdź, odejdź. Piąteczka. Kochani, dziękujemy bardzo, przechodzimy do trzeciej osoby. I przed nami nasza trzecia uczestniczka. Jesteście gotowi? Yeah. Została nam jeszcze jedna dziewczyna, oprócz tej, która teraz będzie. Czyli są cztery łącznie. Zapraszamy! A może Shadow, masz rację, proste. Siemka. Hi. Jak się nazywasz, skąd jesteś? Hi. Nazywam się Agnieszka, jestem z okolic Gdańska. Z daleka przyjechałaś? Tak, z daleka. Maćku, zapraszamy. Cześć. Cześć, Maćku. Jestem Maciek, cześć Agnieszka. No połóż się, miło się poznać. Miło. Mam 25 lat. Ale kobiet się nie pyta o wiek, więc siebie nie spytam. Spokojnie. Ale za to jestem trochę nieśmiały, zestresowany, więc jak musisz mnie zrozumieć, ale mam coś ciekawego, dobra? Okej. Okay. Interesuję się mechaniką kwantową i mam do ciebie pytanie. Słuchaj, czy nie chciałabyś pójść gdzieś do innego pokoju i spróbować połączyć nasze kwarki i gluony? Ja pierdzielę, Boże. Widzowie, pomóżcie mi, bo nie mogę. Czemu on tak odpieprza? Ty. Wydaje mi się, że cały szacunek, jaki ludzie mieli do niego, zanim wystąpił w tym programie, z odcinka na odcinek, znika coraz bardziej. Tak? To mogę? Dobra. Aj, yes! Pierwszy win! Serio, pierwszy? Pierwszy win! Cześć, po pierwszym już umarł? Nie, no chwalili go nadal, widziałem. A, Agnieszka, okej. Nawet ja nie zauważyła, że jestem niskim facetem, ale to tylko dlatego, bo wszystkie centymetry wpakowałem tutaj. W każdym podrywie on to samo. W każdym podrywie ten pieprzeniec, tylko ruchanie, zauważyliście? Tylko to samo. To nie ma sensu. Okej, okej. Oh, goddamn. Goddamn, bro.
Podziękuję. Na szczęście, że podziękuję. Nazywam się Leksiu, jestem ze Śląska. I wiesz co, jak tak wszedłem, zobaczyłem, jak jesteś ładnie ubrana, ale myślę, że te ubrania lepiej wyglądałyby u mnie w sypialni na podłodze. Ja chyba wolę je u siebie na podłodze. U siebie na podłodze. Możemy też jechać do ciebie, także nie ma problemu. Bez różnicy. No właśnie, właśnie. Mam mało miejsca. Dobra, to wymienimy, ja pójdę zamiast niego, dobra? Może? Okej, no! Może komentator zamknij mordę, ty nie po to tam jesteś! Śmieszku! To jaka decyzja finalna? Czy tam jaki to jest komentator, czy co to jest? Jak to nazwać? No nie wie, co trafi po prostu, wiesz. Jestem Karol, mam 20 lat. No i mam sobie tekst z internetu, ale go przekształciłem tak, żebyś była zadowolona. Prezentem. A wiesz, to, no dla ciebie oczywiście. Przekształcam te teksty, tak. Dobra, mówię. Twoje oczy mówią mi wszystko, ale nie powiedziały mi tego, żebym poszedł w prawo. Co? No to, że mówią wszystko, ale jeszcze nie powiedziała, żebym poszedł w prawo. Dobry. Mocny. No, czuję to, poczułam to. Myślę, że... Dobra. Dobrze! Prajemy, dobrze! Kochana, dlaczego wybrał... Cringe trzy razy przeszedł. Trzy razy cringe. Jak to działa, widzowie? Jak to działa, że... Jak to działa, że cringe'a trzy baby już wybrały? Jak? Co jest z tą planetą? Dlaczego nie wybrałaś tego tutaj Czarka naszego kochanego? Tekst mi się nie spodobał za bardzo. A 500 na Instagramie? Tak, właśnie. Znaczy, dlaczego nie Leksiu? Tekst o ubraniu, jakby czytałam go bardzo dużo razy, słyszałam już kiedyś. Słyszałeś go, tak? Bez sensu, że to powiedział. Okay. Czyli tylko przez tekst, no. Dlaczego Karol? Przekonamy tym mrugnięciem. Myślałem, że z litości, nie? Nie! Wszyscy tak pierwszy myślą. Raz jakaś kobieta wybrała go na te. Tak. Nie wiesz, tak dziś biorąc mam dziewczynę, więc jakby... Ale... Tak dziś biorąc ona tu mieszka, więc jakby... Można zmienić zdanie? To byłoby na tyle, dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Wielkie brawa! Dobra, dla mnie Leksio wygrywa jak na razie. Uwaga, i przed nami kolejny uczestnik! Trzy razy wziąłem. Powiedz mi, skąd jesteś, jak się nazywasz i co robisz? Jestem Ksawery, przyjechałem do was z Poznania, na co dzień studiuję i pracuję. Nati? Ale ładna bluza. Dziękuję bardzo. A wiesz, co na niej jest? Co? No ja się ciebie pytam. Okej, ja jestem generalnie Natalia, ja w ogóle pochodzę ze Śląska. A co studiujesz? Co się dzieje? Konstrukcja i eksploatacja środków transportu. Jeszcze raz? Najdłuższa nazwa kierunku na uczelni, konstrukcja i eksploatacja środków transportu. Ale spoko, trochę. Tramwaje robi? Tak, trudny tak kierunek, ale bardzo spoko i przyszłościowy. Masz dziewczynę? Tak. To czemu tutaj jesteś, Feli? Ale nie jestem pierwszy, który ma dziewczynę tutaj. Dobra, to teraz walę jakimś sucharkiem, wiesz, klasycznie. Narobiłam w gacie, mogę wejść w twoje? Zapraszam. W lewo. To tam, czy to... Cześć! Cześć! Hejka, jestem Patrycja, co tam u ciebie, jak samopoczucie? To na co to? Do wypieprzenia z Steam. Fajny dzień mamy tak, bardzo w tej fajny. Polsce. Studiuję prawo. Jak studiujesz prawo, to idziesz w lewo. Wow! Dobrze! Ale robisz! Podoba mi się on! Hej, jestem Monia, mów mi Monia Liza. Jak dasz w prawo, to dam ci polizać. Prawo? Tak. Wiedzieć, tak? Że jesteś bardzo uroczy i widzę w twoich oczach coś dobrego, więc... O, dziękuję, bardzo mi miło. Hej, jestem Julka, ciężko mam 20 lat i chciałam tam jakiś głupi tekst, ale szczerze mówiąc, to wyglądasz na takiego, co na to nie poleci, więc powiem przed po chwilą na to polecił. Mega fajny, mega uroczy i możesz zdecydować. Bardzo mi miło w prawo. Sztywniak! Ale on Sztywniak! Jedna krzyczy sztywniak, gdzie one są? Gdzie są one? Jedna krzyczy sztywniak, co mówisz, się zesrała w gacie i pyta się, czy może mu nasrać na klatę, a druga już nawet nie pamiętam, co ona pieprzyła, że studiuje prawo. Boże! Co one pieprzą? Zapytałbym się, czemu dałeś nadsu w lewo, ale... To przez te gacie. Przez te gacie. Tak to będą w prawo bez tego tekstu. Możesz to jeszcze naprawić. Stara, to trzeba wyjść. W sumie, jak mam Tinder Premium... To mogę wykorzystać. Paweł. A masz? W prawo. Tak? Wow!
Ja pierdzielę, po co oni ją biorą? Czemu Natsu jest w końcu w lewo? Znaczy w prawo. Bo jednak mnie przekonała. Czym? Brawo! Już go nie lubię. Czemu Julka poszła na prawo? Była od początku bardzo miła, sympatyczna i w ogóle tak się ładnie uśmiecha. Także od początku widać, że miła dziewczyna. To uśmiech, tak dobrze. Amonia? A Monika miała bardzo fajny tekst i... Chciał polizać. Widać, że taka wyluzowana. Chciał polizać. Kochani, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego uczestnika. Dziękuję bardzo. Dzięki. I przed nami ostatnia uczestniczka dzisiejszego wieczoru. Kochani, zapraszamy! Brawo, brawo, brawo. Kim jesteś i skąd przyjechałaś? Jestem Karolina, przyjechałam z Warszawy. Mam 19 lat i studiuję na AWF-ie. A co studiujesz? Wychowanie fizyczne. O kurde, będziecie mieli ciężko teraz. Nie moja działka. Zobaczymy. Leksiu, zapraszamy ciebie. Hej, jestem Leksiu. Mam dla ciebie taki tekst, bo tak to weszłaś i mówię, kurde, takie Alaski to ty... A, z***ałem! Ja pierdolę... Nie no, nie odpieprzaj tak, no. Mówię... Nie odpieprzaj. Takie Alaski to tylko z Alaski. Jezu! Proszę się, no co ty... Chcę powiedzieć. Umiem dobrze gotować i auto mi się otwiera tak do góry. Stary, laski z Alaski, orki z Majorki, nie? Co to za tekst w ogóle? Czemu tak odpieprza? Powiem ci, że nie lubię zimna. Nie lubisz zimna? Nie. Ja jestem jak piecyk, wiesz? Mówisz? Tak. No dobra, zaufam ci. Tak jest! Tylko dlatego, że do Leksiu, ale odpieprzył manianę. Karolu. No ale dobra. Laski z Alaski, nie? Laski, to jest laska z Alaski. Jak weźmy cringe'a to... Ja jestem Karol, mam 20 lat. Kończy mi się teksty, ale nie chcę zacząć też czymś płytkim. Fajnie było pójść w prawo. Tak wiesz, pogodnie, nie? Niezabawnie. Fajnie? Kit? Nie. No to... Powiedzieć jakiś tekst z internetu? Czekaj. Dawaj. Tak? Serio? Dawaj. Zrobię ci zdjęcie, żeby Mikołaj wiedział, co chce pod choinkę. Słodkie, nie? Już coś było z prezentami, no słabe. Co z tego? Może być kilka prezentów. Nie, świetne stary, żartowałem. To wolnym krokiem możesz, wiesz. Tak do połowy. Tak jest! Jestem Maciek. Czemu? Okej. Mam 25 lat, więc jestem trochę stary, ale nie wyglądam, nie? No nie. No ty też nie wyglądasz na 25 lat, ale masz 19, więc jakby to nie ma znaczenia. Okej, świetnie mi idzie jak na razie. Słuchaj, no nie będę udawał nikogo przed tobą, bo już wcześniej udawałem, ale stwierdziłem, że dla ciebie warto się poświęcić i nie udawać. Aha. Wiesz co chodzi, szczerość moim zdaniem jest ważna. Interesuję się sportem. Dobra, nie, to był hit. Okej, to nie. To wsadziłem. Ale kiedyś, ale powiem ci szczerze, że kiedyś grałem w lokalnej lidze unihokeja. Wiem, że niektórzy plują na ten sport, ale unihokeja. Ale jakby mam szczerą pasję to do sportu. To tylko na WF-ie się gra, jak nie ma co robić. Wynikło z tego, co powiedziałem. Poza tym interesuję się dobrą książką, poezja, filozofia antyczna, mechanika kwantowa, ale już jedna na to poszła, więc jakby nie chcę się tego mówić, bo chcę mieć pewien wachlarz, wiesz, jakby różnych rzeczy. Kurde, robi się gorąco. Ogólnie jestem, no nie powiem, że jestem fajny, bo nie mam takiej pewności siebie, ale mam nadzieję, że się przekonałem, wiesz, starałem się być szczery. Lokalna liga unihokeja. Nie weźmy go. Rozprawki lubię, ale słuchać tak średnio. Kik. Oro, wypieprzaj stąd! Czarek. Cześć, jestem Czarek. Witam. Karolina, lubisz jeździć na motorach, prawda? Tak. A chciałabyś zabrać mnie na wspólną przejażdżkę? Chciałabym. To robi robotę, panie i panowie. To jest oszustwo. Nie wiem, czy on zadaje znowu ten to pytanie, typ. Ale czemu nie macie? Dołożę wszelkich starań, żebyś nigdy nie wyszedł z tych obcisłych spodni. Żeby ci się ten rozporek rozpruł. Obrzydliwy. Fu, idź tam. Nie, tam, tu idź. No, mówiłam już. Ja nie lubię słuchać rozprawek, to za długo trwa. Okej, nie ma sprawy. Nie, ja w ogóle nie jestem zły, jakby okej, nie ma sprawy. To kto wygrał, cringe? Ja po prostu, nie, okej. No to jak pokażesz jakąś akrobację tutaj, to jeszcze się zastanowię. Pokażę akrobację, no. Ale możemy wybrać test siłowy na pompki lub akrobacja, fikołek. Test siłowy. Stawiam 400, że zrobię więcej od ciebie. Pompek? No kurde, on grał w piłkę. Dawaj! Come on! Dobrze.
Stary, zamieniamy się, ty idziesz teraz tu. Okej, dziękujemy ci w ogóle bardzo za wystąpienie. Wiem, czyli że kto wygrał? Się tutaj tych cringe'owych baranów musieć w ogóle słuchać ich i do nich odpowiadać, ale dajesz sobie świetnie radę, więc wielkie brawa! Minecrafter wygrał? I przed nami ostatni uczestnik. Ostatnie punkty, które można zgarnąć. I jest to ostatnia szansa, żeby któraś z was zgarnęła puchar mistrza podrywu. Tak? Tak. A są dwa puchary, nie. Jeden dla chłopaka, a drugi tak. Dla dziewczyny? Tak. Okej. Zapraszamy! Cześć. Powiedz mi, jak się nazywasz, skąd jesteś i co porabiasz? Nazywam się Hubert, mam tak? 20 lat. Studiuję, jestem z Wyszkowa, z okolic Warszawy. A co studiujesz? Logistykę. Logistykę? Czyli logistycznie, nie sprostujecie go logistycznie. Monia. Witam. Witam. Chciałam ci powiedzieć, że... Ale niech się przedstawię. Jestem Monika i mam 18 lat. Chyba tak. I chciałam ci powiedzieć, że niestety nie jestem dawcą narządów, ale byłabym szczęśliwa, gdybym mogła oddać ci moje serce. Nie było to tak, nie było to takie złe jak na to, co one tu już robiły, szczerze wam powiem. W sensie, no... Jak... Wiecie, o co mi chodzi? W porównaniu tego, co dzisiaj tu było, może już się zahartowaliśmy i jest coraz lepiej przez to, niestety. Brawo. Tak jest, mam. Dobra, cześć, jestem Julka, cześć. Mam 20 lat i... Ej, nie no, dobra, chwila, stop kamery, bo ja jestem już, nie wiem, co się dzieje, bo nie wiem, my jesteśmy w studiu czy w piekarni, bo to jest niezłe ciasteczko! Zobaczę to. Widziałem to już. Giuseppe. Cześć, co nam wyjąłeś sprzęt? Ja jestem już, nie wiem, lat i... Ej, nie no, dobra, chwila, stop kamery, bo ja jestem już, nie wiem, co się dzieje, bo nie wiem, my jesteśmy w studiu czy w piekarni, bo to jest niezłe ciasteczko! Ale co? To mnie zaskoczyło. No, naprawdę. Sam nie wiem. Nie, nie no, wiem. Dobra, ja zanim... Czy my się zahartowaliśmy tym gównem, co tu było w tym odcinku? Czy to jest coraz lepszym? Nie wiem, widzowie, nie wiem! Już końcówka odcinka, już takie gówno słyszeliśmy, że możliwe, że dlatego to nie brzmi aż tak źle. Ciężko stwierdzić, naprawdę. Walę jakimś sucharem, to chwilę pogadajmy, dobra? Dobra. Ja jestem Natalia. I też studiuję, ty studiujesz logistykę, tak? Ja studiuję zarządzanie. Kryć dostanie puchar, jak tak, to łapka w dół z bomby. Logistyką i tak dalej. Ale dobra, czym się interesujesz ogólnie? Motoryzacją. Motoryzacją, tak? A jakie masz auto? Mam auto. A jakie masz auto? A zgadnij. Kurde, no już! Dobra, jakie może mieć auto? Na pewno nie BMW, nie pasuje do niego. No Audi. Nie, widzowie, zobaczcie, on się drogo raczej ubiera, widać po nim, więc on nie będzie miał tupę multipli, zwariowałeś? Chyba, że po starym, ale wątpię w to. Audi. Golf? Dobra, zobaczmy. Ale dobra, czekaj. Ale markę tylko, tak? No ty, marka może być. Honda? Audi? Nie. Mercedes? Nie. BMW? No. Kurde! Co? BMW? Nie pasuje do niego. Nie pasuje. Ale już dobra. Było już! Ale do czego wyszukasz? No właśnie. Wygląda ścinająco. Jedno spojrzenie i ścinasz mi głowę. Dobrze. No, to było romantyczne, tak? Co chodziło w tym tekście? Może coś jeszcze wymyślisz? Dobra, chwila. O, wiem. No, co mnie przekona? Mam, czekaj. Kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz. Proszę! Tak się starałam. Niech będzie, za starania. O co? I kto znowu pójdzie tu? Ja! Nie wiem, czy te chłopy, co idą do programu serio, myślą, że one... Że te baby dadzą... W sensie wiesz, o co mi chodzi, w sensie to jest program, one nic ci nie obiecują, wiesz o tym? Po co ty robisz tak, jakbyś ty sobie coś ubzdurałeś, że po programie coś będzie? No nie wiem, napieprzaj w lewo, bo to jest gówno, a nie żeby się starały. Co oni odpieprzają? Patrycja. Cześć słodziaku, co tam u ciebie? Studiujesz pewnie prawo, nie? Logistykę. No nie, logistykę. No to wiadomość. Tak, ja chciałam tylko zapytać, jaki masz znak zodiaku? Powiedz mi, no, jestem ciekawa. Strzelec. Tak. Bardzo wymuszany, no niestety muszę dać na nie. No wiedziałam, Essa. Przykro mi. Jej, chyba nikt nie wziął.
Ja pierdzielę, nikt chyba nie pamiętam, czy ktoś ją wziął, chyba nikt. Spoko, jakby nie. Mnie to nie rusza, nie. Czemu dałeś Patrycji nie? No jakoś nie urzekła mnie swoimi tekstami. Nie urzekła, okej. Okay. Nati? Czemu na tak? Dałem jej szansę do trzech razy sztuka. Aha, okej. Okay. No i ta mikrofalówka myślę, że... Czekała. A czemu Iluka na tak? To ciasteczko, nie? No, myślę, to że tak. To był dobry tekst. Myślę, że tak. Najlepszy tekst dzisiejszego wieczoru. No. Czemu go by zjęłaś? Tak? Dobrze, bo nie za nie mówię! Dobrze, brawo! To był nasz ostatni uczestnik. Dziękujemy bardzo. Kochani, dotarliśmy! Koniec odcinka! Jezu, jak Chris dostaje puchar, łapka w dół z bomby. Trzech zwycięzców. Cztery punkty zdobył Karol Pieszko, pierwszy! Ało! Znaczy, to jest dla ciebie, tak? Tak? Drugą zwycięzczynią dzisiejszego wieczoru jest Natalia Natsu Karczmarcz! Kochani, a trzecią zwycięzczynią? Oczywiście, że musiała ona wygrać. Boże, nie, jak oni tryhardują, żeby ona była najlepsza w tym programie, to już mnie tak irytuje po tylu odcinkach, naprawdę. To mnie tak irytuje w dupę, serio. Oni tak tryhardują, żeby ona najlepsza była. A zarazem ostatnią jest... Krzysztof Leksiu Leksa! Tak jest! Nie. Julia, żugaj! Brawo! Dziękuję. Tej się w sumie należał. I pamiętajcie, kto będzie miał ich najwięcej, tej to nie. Główną nagrodę za 10 tysięcy złotych. Chciałam wam przypomnieć, że filmy są codziennie o 16:00. Zostawiajcie łapkę w górę, bo jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to robimy odcinek z youtuberami. Wpadajcie też na... Kto by się spodziewał, że ona wygra? Dobra, wypuszczamy Gidę, bo ona już nie może na to patrzeć. Proszę, Gitka, proszę! Idź! Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu!